Siemka, siemka. Wtorek, drugi dzień dyspozycji. Dzisiaj w tym odcinku witam się z wami w Belgii. Dopiero w Belgii. Powiem wam tak, no wyjechałem wczoraj. Zatankowałem. Dokręcam sobie tutaj teraz aktualnie 45 minut. No, 40 minut stoję. Przykleiłem sobie naklejkę na Francję, tutaj od strony kierowcy. No, więc tak, wczoraj wyjechałem. Zbytnio nic się nie działo, korki. I powiem wam nawet jakoś, nie wiem. Mówię, nie będę nagrywać. Korki, po prostu nic się ciekawego nie działo. A teraz w sumie też nic ciekawego się nie dzieje. Ale po prostu wiecie, chciałem się z wami przywitać. Będę przekraczał granicę belgijsko-francuską, w sumie taką boczną granicą. Czekajcie, to jest ogólnie NK N51, widzicie N51. I za bardzo tutaj granicy jeszcze nie przekraczałem. A ogólnie teraz jestem pod Namur, okolice Charleroi. No. Jestem południowa część Namur, o właśnie. Miejscowości w Belgii. Namur. Zostało do celu 1210 km. I powiem tak, nie jadę do Madrytu. Mówili mi, że okolice Madrytu, mówię, o dobra, spoko, i tak wpisuję w nawigację, a ja lecę, powiem wam, jak jest Irun, granica francusko-hiszpańska, to jadę do Pampeluny, pod Pampelunę dokładnie, tu właśnie patrzę w nawi. O, tu wam zaraz, czekajcie, tu wam pokażę, tu San Sebastian, tutaj mamy Irun, tutaj Pampeluna. A ja tutaj pod Pampeluną jadę. Więc zobaczcie, dosłownie, no nie wiem ile, 100 km. Coś takiego, nie? Ogólnie ostatnio był ze mną Szymon. W ogóle będzie też z tego krótki filmik ze wspólnego wyjazdu. No, pochowaliśmy tutaj fajnie kabelki. I powiem wam, że naprawdę, naprawdę jest spoko, nie? Zobaczcie. Wcześniej to były tu, kabelki tam, tutaj, a tu paragonik z tego za dwójeczki. Ej, musiałem zahaczyć. Tu wyrzucimy. No i tak to się wszystko prezentuje. Więc zobaczcie, tutaj w sumie tylko jeden kabelek. O, ja coś się dało. O, dobra. Wszystko działa? Kurde, bo widzicie, dotknąłem i wyłączyłem. Dopiero się skapnąłem, jak mi się ten sygnał, że bateria się wyczerpuje. No czy jakoś tak, no nieważne. Dobra, no to gadu, 44 minuty. Zaraz odpalam i co? I kierunek Paryż, no mam nadzieję, że dzisiaj ogólnie chcę iść na 10 godzin. Mam 4:22 wyjechane. No przed coś koło 4:40 ruszyłem. Chciałem o 4:00, ale tam 4:00 z minutami, ale powiem wam, jakoś mi się nie chciało. No dobra, to co? Powolutku sobie ruszamy. Siemka. Ja już w sumie mam wyjechane 6:42, więc po prostu powolutku, że tak powiem, mój dzień się kończy. Wybaczcie, że tak w sumie mało co nagrywam, bo wczoraj nagrywałem, nagle przestałem nagrywać, stanąłem przed Paryżem i powiem wam tak, że ruszyłem sobie tak 4:30, 4:40, coś takiego. Do celu 344 km. Ale powiem wam, że
nic się nie dzieje w sumie. Też kurczę, szczerze wam powiem, przyznam się bez bicia, jakoś kurde, nie wiem, nie mam weny do nagrywania, szczerze wam powiem. Jakoś tak, nie wiem, po prostu nie chodzi o to, że wiecie, biorę teraz kamerę, żeby coś po prostu na siłę nagrać, nie, ale po prostu kurczę, jazda, nic się nie dzieje. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Mówię, kurde, dobra, no nie będę non stop tej jazdy nagrywał. Wiecie, jakieś, nie wiem, przez miasteczko będziemy przejeżdżać czy coś, to wtedy bym wziął na przykład kamerkę, tak? Wiecie, też bym wziął na szybę, ale powiem wam, tak słońce daje, że powiem wam, że no też nie chcę, żeby mi ta kamerka się, wiecie, strasznie nagrzała, bo to też, kurczę, później kiepsko, więc no, do celu 340 km. Jutro to rzucę rano, więc elegancko. Mam tak, 6.43, czyli jeszcze mam 3 godziny 15 jazdy. No to powiem wam, tak mi koło stówy, ponad 100 km zostanie do rozładunku na jutro. Więc powiem wam, że naprawdę spoko. Jak sobie stanę niedługo na 45 minut przerwy, to znajdę sobie jakiś parking. Będę musiał tak obliczyć, wiecie, żeby kurde udało się stanąć, nie, żebym nie przekroczył czasu jazdy. A też wiecie, nie chcę tak, że strzelam, ujadę 9.15 i stanę. Chociaż wiecie, jak nie będę mieć wyboru, to tak zrobię, tak? Za, nie wiem, 15 km stacja, więc po prostu dojadę tam do tej stacji. Zrobię sobie 45 minut przerwy. No w sumie zobaczymy, bo przede mną jest ształ, wiecie, bo już dojeżdżam do Bordeaux i będę jechał obwodnicą. I tak powiem wam, się zastanawiam, bo jest wpół do 13, za 15 minut nie wiem, no za 10 minut dojadę, 45 minut to będzie po 13. Nie, dobra, to teraz sobie zrobić 45 minut przerwy, bo wiecie, będę jechał, zostało mi niecałe 2 godziny jazdy. Muszę zrobić 45 minut przerwy i co? Ujadę półtorej godziny, zrobię 45 minut przerwy i w cudzysłowie będę jechał tylko 2 godziny albo półtorej godziny, wiecie, do długiej pauzy, nie? Więc wolę teraz zrobić pauzę i sobie później ujechać sobie więcej, niż wiecie, robić prawie godzinę pauzy i jechać półtorej godziny. Wiecie, o co chodzi, nie? To co? Do później. Powiem wam, że jak na ogólnie na lipiec, no niby pokazuje, znaczy niby, jest 23 stopnie, ale powiem wam, ta pogoda, tak jak na lipiec, na wakacje, na lato, to powiem wam, że kiepska. Tu z tyłu, kurde, niedawno jeszcze była burza. Normalnie grzmiało. Lało, słuchajcie, lało. No, ogólnie powiem wam, widać, że wakacje, bo ruch jest, no wiadomo, nie, że ja sam jadę, jak widzicie, ale naprawdę ruch jest mniejszy. Ruch jest mniejszy, widać, że ludzie powyjeżdżali, czy tam powylatywali na wakacje do ciepłych krajów. Widać, fajnie się jedzie. No jestem ciekaw, ile dzisiaj zrobię kilometrów. No, miałem 890 miałem kilometrów, no i na 10 godzin zobaczymy, ile mi zostanie, nie? No ale tak myślę, że te 100, 150, 120 powinno mi zostać na jutro, nie? Dzień dobry, następnego dnia. Czwartek. Już witam z Hiszpanii. Piękne widoki. Może kamera tego tak nie oddaje, słuchajcie, ale naprawdę widoki są super. Tą drogą jeszcze nie jechałem w ogóle, więc dla mnie też to jest nowość. No, do celu 50 km zrzucę i w tym samym miejscu mam załadunek i lecę tam w kierunku Madrytu. Madryt. Co? Jestem ciekaw. Trzeba będzie to poprawić. A zobaczcie, masakra, jakie to, kurde. Zobaczcie. Te palety już takie trochę, no, przeżyły trochę.
No, w tym samym miejscu miałem rozładunek, no i teraz ładuję. Dobra, wyjeżdżamy. Ile motków? 20 minut akurat. No, ja wypiszę CMR-y i będziemy lecieć. 436 km. Nie, czekajcie. Czemu 436? Miało być 300 ileś. Dziwnie mi tam pokazuje tą drogę, wiecie? No, 385 km. Wiecie, no. Lepiej to wygląda, nie? 385 niż kurde 438, czy ile tam wyszło, nie? Więc jadę tędy, troszeczkę chyba polecę sobie nacjonalką, o taką tutaj drogą, ale to nic. No i widzicie, do Madrytu jest 395 km. W kilometrach przejedź przez bramkę. A ja lecę nad Madryt, nie? Nad Madryt. Tak do Madrytu będę mieć no z dobre może 50 km. Dobra, słuchajcie, wypauzowany. Powiem wam, że kurczę, tutaj dojechałem na 4. Na 4. 4,20, coś takiego, ale powiem wam, że niby. A, czekajcie, że ogólnie niby spoko miejscówka, ale kurde, naprawdę nie lubię takich miejsc parkingowych, że wiecie, ledwo co można stanąć. Po pierwsze, strasznie się kurzy. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu unikam takich miejsc. 99 km zostało jeszcze do rozładunku. 28 stopni i powiem wam, no totalna dzicz, masakra, ej. Pola i jeszcze raz pola, łąki i nic więcej. Dobrze, że ta stacja tu była, bo powiem wam, że kurde, byłoby ciekawie. Wiadomo, są jakieś tam, wiecie, przystanki autobusowe, takie dosyć szerokie, długie, jakieś takie ala zatoczki też. Nawet widzieliście wcześniej, że chciałem stanąć w jakimś tam miasteczku. No i ten, ale niestety stanąłem, ale nie. To powiem wam, że niestety, ale nie stanąłem tam. Stety bądź niestety, nie stanąłem, bo po prostu mało miejsca było. Wiecie, lusterko mogę złożyć, ale dla bezpieczeństwa i tak miałem jeszcze czas jazdy, więc po prostu stwierdziłem, że pojadę dalej. Jedziemy, 35 km zostało do rozładunku, tutaj jednak lądówką, nacjonalką, ale zobaczcie, cały czas taka droga, cały czas. Jeszcze zobaczę przed siebie, akurat chmura i tam widać takie. No, po prostu pada tam, nie? No więc kurczę, w ogóle nie padało. Dojeżdżasz na rozładunek, nagle ciak, zapewne będzie padać. Chyba że się mylę, no. Miejmy nadzieję. Powiem wam, ruch tutaj taki, że prawie wcale. Jakby ci się pupu odpukać samochód zepsuł, to ja nie wiem. No zobaczcie, w oddali miasteczko. Jakieś. Dobrze, bo kurde, non stop, no cały czas takie pola. Zobaczcie, co macie z prawej, z lewej. Non stop.
zero cywilizacji jakiejś miejscami, naprawdę. Dzień dobry, ja w drodze na załadunek, sobie troszeczkę mogłem dłużej pospać, słuchajcie, wczoraj, no jakby nie patrzeć, ciężki dzień miałem, co prawda no mało pokazywałem, rozładowałem, wczoraj załadowałem w tym samym miejscu i rozładowałem, no i wszystko zajęło niecałe 15 godzin, więc no troszkę ciężki dzień. Nie dość, że ciepło i duszno, ale tak, to wszystko git. No i teraz mi zostało jeszcze 49 km. Jadę już ponad godzinę do załadunku, więc no to 8.20 powinienem być spokojnie. Szczerze mówiąc, dzisiaj się nigdzie nie śpieszy, bo rozładunek w Madrycie i w poniedziałek mam załadunek dopiero w Walencji, więc wszystko dzisiaj na spokojnie, byleby załadować, byleby zrzucić, a później już lajcikowo. W ogóle może uda mi się, słuchajcie, spotkać się z tatą, bo tata będzie leciał za Barcelonę, więc może uda nam się zgrać. Co prawda nie dzisiaj, ale jutro. Ja to co prawda miałem mieć weekend w Walencji, gdzieś tam przy Walencji na parkingu, ale gdzie dokładnie to nie wiem, ale spoko. Z tatą się w sumie dawno nie widziałem, bo się w trasie, ja jestem w trasie, tata w domu i tak, kurczę, widzicie, wyszło. Więc z tatą się dawno nie widziałem, więc w sumie że my staniemy sobie razem gdzieś na weekend i sobie razem go spędzimy razem z tatą. 19 stopni, powiem wam, że nocka ogólnie była bardzo ciepła. Dojeżdżamy do załadunku. Powolutku dojeżdżamy. Tu jest wjazd. Chyba dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Albo i nie. Nie, no dobrze. Tak, tu jest wjazd. Dobra. Czekam półtorej godziny. Słuchajcie. No, ponad półtorej godziny. Niedawno przyszli panowie. Kazali czekać ogólnie. Zły numer załadunku, sram to tamto. Przyszli panowie. Oni powiedzieli, proszę otworzyć drzwi od naczepy. Dobra. Jestem pusty, ale dobra, otworzę wam. I oni zdziwieni. O kurde, że tu kierowca na załadunek przyjechał, a nie na załadunek przyjechał, a nie na rozładunek. Ja mówię, że no, że załadunek. No i powiedzieli, że te, mam też chwilę poczekać znów, że tutaj przydzwonią do kierownika od tych palet, tego chipa. I no i tyle w sumie. Więc piątek rano, już chyba wszyscy żyją weekendem, bo kompletnie nie ogarniają mnie. No więc, no ale co zrobisz, panie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czekamy. Dzisiaj luźny dzień ogólnie. Bo do Madrytu mam, nie wiem, z 200 km, więc spokojnie się to machnie. Więc co, tylko załadunek, rozładunek w Madrycie i sobie lecę na pusto do Walencji. Więc no, jedynie co, to trzeba się wykąpać, kurde, bo powiem wam. Wczoraj miałem się wykąpać. Zostanąłem około 20. Wczoraj chyba nic nie nagrywałem już. No, nie nagrywałem już. Wczoraj stanąłem. Mówię, zjem sobie kolację, pójdę się wykąpać. Lekko mnie, kurde, wiecie, po kolacji. Lekko mnie zmuliło. I tak, no, chciałem się pójść wykąpać około 22, 21.30. Ale patrzę, zamknięte. Mówię, no dobra,
super, nie? No, mogłem w sumie się wykąpać od razu jak przyjechałem. Ale byłem tak mega głodny, że mówię, nie, muszę coś zjeść najpierw, bo... Po prostu muszę coś zjeść. No i widzicie, już nie chciało mi się ten, dzisiaj mogłem się rano wykąpać, ale szkoda mi było czasu. Bo to znów, nie wiem, z 20 pół godziny zanim ogarnę się, zanim się wykąpię, to też troszkę minie. No, ale spokojnie. Załadujemy, widzicie, dwa boki będę musiał otworzyć, bym się wczoraj wykąpał. Znów bym się spocił, na zrzutce prawdopodobnie to samo, będzie dwa boki. Bez sensu. Nie wyciągam tej kłonicy, bo zobaczcie, wkłada, te palety są tak wysoko, że wkładając mi, wali mi o gumę. Oj. I a jak ściągnę kłonicę, to wtedy dach mi się zniży automatycznie. O, zobaczcie. To nie jest jakoś, bardzo mocno. Sorry za te wstrząsy, ale kurde, ręką. Już teraz drugi raz, pewnie widzieliście, dotknąłem kamerką, wiem, się lekko no po prostu lekki wstrząs, kamerka dostała, więc sorry. No i zapakuję dotąd elegancko, bo sobie tutaj automatycznie włożę raz, dwa, trzy, bo mam trzy deski rozporowe. O te tutaj dokładnie, o tym mi chodzi. Ja nazywam po prostu decki rozporowe, nie? Jedno mam w paleciarze z prawej strony, bo zazwyczaj wożę tak palety, że nie da się ich zabezpieczyć, więc dlatego jak rozładowywałem wcześniej, to miałem jeden pas przerzucony z tyłu, żeby mi się czasami nie wywaliły. No i tyle. Dla bezpieczeństwa, wiecie, wolę się leciutko namęczyć, jeden pas dodatkowo dać. Ale wtedy jadę bezpiecznie. Dobra, przywiezi mi paleciaka. Widzicie, z Hiszpanami to kurde, jak nie znasz hiszpańskiego, to nawet nie potrwasz. Zobaczcie, myślałem, że będzie porówno, a on mi tak załadował, więc da mi paleciaka. Już nie chce mi się lewej strony otwierać. Dla mnie paleciaka, paleciakiem wezmę na środek, dobiję, te zepnę pasem. O, te zepnę pasem i elegancko będzie. Będzie cud miód. Jeszcze będzie musiał mi poprawić tutaj te palety, bo kłonica. Znaczy wchodzi, ale wiecie, tak trzeba ją lekko dopchać i nie chcę, żeby po prostu w każdej chwili może się odpiąć, nie? Dla bezpieczeństwa. Dzień dobry, Madryt! A tam jakiś stadion widać? To chyba... Trzymaj się lewej strony. To chyba Atletico Madryt, jak kojarzę, bo... Santiago Bernabeu, czyli stadion Realu Madryt, jest trochę schowany, więc... więc on jest tak bardziej, że tak powiem, w centrum. Tam jakiś stadion Metropolitano, czy jakoś tak? Coś w tym stylu? O, tu, nie wiem, widać go? Ja go jeszcze widzę, nie wiem, czy kamerka jeszcze tak. I czy wy go widzicie? Powiem wam tak, no jest tutaj tabliczka, chip. I właśnie tutaj mam zrzutkę, ale kurde. Powiem wam, o, tak sobie stoję ogólnie, powiem wam, taka uliczka. Pełno aut, z prawej strony. Z lewej strony, no tam dalej trochę jest bardziej wolniej. Znaczy po prostu więcej ten. No po prostu tam z tyłu aut nie ma, ale tu zobaczcie. Więc no, idziemy się meldować. Jestem ciekaw, czy mnie zrzucą, czy też nie. No fajnie by było, nie? Bo tu za bardzo nie ma gdzie stanąć. No i tyle w sumie, nie? Zrzucam! Juhu! Dobra. Mamy dać mu chwilkę. Wyłączam klimę. Włączam silnik. I cofamy. O tutaj. Więc dam was
Czekajcie, ja w ogóle przejdę tu, kurde? Przez te linie? Powinien chyba przejść, nie? Tak właśnie w ogóle nie zerknąłem. Zobaczymy. Ale myślę, że na pewno. One są tak, muszą być tak. Chociaż, kurde, powiem wam. No, kurde, nie przejdę. O. A może? Moim zdaniem nie ma szans.